Czy wiesz, że w twoim telefonie są ukryte foldery, w których gromadzą się śmieci i poprzez te śmieci zapycha się pamięć w twoim telefonie, a ty nie masz miejsca na robienie nowych zdjęć oraz filmów. W tym filmie pokażę ci jak usunąć te właśnie wszystkie śmieci z tych folderów i zwiększyć po prostu pamięć w swoim telefonie tak abyś miał dużo miejsca na robienie nowych zdjęć oraz filmów. A w drugiej części filmu pokażę Ci, jak usunąć takie właśnie śmieci z aplikacji, z których korzystasz w telefonie, co spowoduje również zwiększenie pamięci w telefonie. A więc zaczynamy. Na początek musimy odnaleźć aplikację o nazwie menager plików, bądź też moje pliki. W zależności od modelu i wersji telefonu to się może różnie nazywać. Jeżeli chodzi o mój telefon, to się nazywa, jak widzicie, moje pliki. Model mojego telefonu jest podany w opisie tego filmu, gdybyście chcieli sprawdzić jakim, na jakim tutaj telefonie to nagrywam. Więc idźmy dalej, wybieramy tutaj zakładkę moje pliki i przechodzimy właśnie do pamięci telefonu. I teraz, aby włączyć właśnie pokazywanie wszystkich plików, nawet tych ukrytych w pamięci telefonu, musimy kliknąć tutaj właśnie na poziomie tej aplikacji w prawym górnym rogu trzy kropki. I następnie wybieramy zakładkę ustawienia. I tutaj mamy zakładkę Pokaż ukryte pliki systemowe. Więc jeżeli u Was ta funkcja nie jest włączona, to należy właśnie włączyć tą funkcję. Dzięki temu, właśnie tutaj w pamięci, będziemy mogli zobaczyć więcej, a w zasadzie wszystkie ukryte pliki systemowe. Teraz wracamy się o jeden widok. I aby przejść do naszych śmieci w telefonie, które zebrały się przez wiele lat i je usunąć, musimy kliknąć w zakładkę Pamięć wewnętrzna, następnie wybieramy folder Android, kolejno klikamy w folder Media, następnie klikamy w folder, tutaj mamy poniżej com WhatsApp, następnie w folder WhatsApp. Teraz wybieramy folder media i następnie klikamy jeszcze folder o nazwie WhatsApp Image. I tutaj mamy jeszcze jeden folder o nazwie Send. Klikamy w ten folder. I tutaj pojawią nam się wszystkie zdjęcia, które wysłaliśmy przez WhatsApp. U mnie jest tutaj mało tych zdjęć, ponieważ. Ja bardzo mało korzystam z WhatsAppa na tym telefonie, głównie służy tylko do nagrywania, natomiast jeżeli korzystacie na co dzień w swoim telefonie z WhatsAppa i wysyłacie takie zdjęcia, to wyobraźcie sobie, ile tutaj takich zdjęć może się zgromadzić przez okres 3 bądź 4 lat, jeżeli macie tak długo telefon. Teraz wyobraźcie sobie, że wysyłacie kilka bądź kilkanaście zdjęć dziennie no to w ciągu tutaj roku bądź trzech lat to może się nagromadzić kilka tysięcy zdjęć. I teraz kilka tysięcy zdjęć to po prostu może Wam zajmować pamięć kilka gigabajtów więc przez to możecie po prostu nie mieć teraz pamięci w telefonie na robienie kolejnych zdjęć, ponieważ takie pliki śmieci, które kiedyś wysłaliście właśnie przez WhatsApp, cały czas zajmują pamięć waszego telefonu. Więc teraz, żeby takie właśnie śmieci usunąć, wystarczy, że zaznaczycie te wszystkie zdjęcia, no i po prostu poniżej klikniecie tutaj na ikonę kosza i klikamy zakładkę przesuń do kosza. W ten sposób właśnie usuniemy te pliki śmieci. To nie jest jeszcze wszystko, aby usunąć kolejne śmieci z naszej pamięci telefonu. Wracamy się o jeden widok, wracamy się w zasadzie jeszcze o jeden widok i wybieramy tutaj folder o nazwie WhatsApp Video. Wchodzimy w ten folder, następnie wybieramy folder Send. I tutaj mamy podobnie jak ze zdjęciami. W tym miejscu wszystkie zapisują nam się wszystkie filmy, które wysłaliśmy również przez WhatsApp. Więc jak wiecie, filmy zajmują dużo więcej miejsca niż zdjęcia i wyobraźcie sobie, ile tutaj właśnie musi być takich zaległych plików, które po prostu wysłaliśmy przez WhatsApp sprzed kilku lat i to wszystko nam zajmuje pamięć w telefonie. Więc teraz również zaznaczamy wszystkie te wideo, te właśnie wysłane filmy przez WhatsApp i również klikamy tutaj poniżej ikonę kosza, tak aby przenieść to do kosza. Po usunięciu tych plików wideo wracamy się o trzy widoki, więc raz, dwa i trzy. I tutaj mamy jeszcze jeden folder, który należy usunąć. On się nazywa Trash, więc również zaznaczamy ten folder i klikamy ikonę kosza poniżej, żeby przenieść właśnie ten folder do kosza. Po usunięciu tych wszystkich folderów, teraz musimy wrócić się do początkowego widoku tej aplikacji właśnie Manager plików bądź Moje pliki, więc klikamy kilka razy wstecz, aby pojawił nam się właśnie ten widok. Mamy teraz ten widok. Jak pamiętacie, wszystkie te śmieci, które usuwaliśmy, przenosiły się do kosza, więc teraz musimy odnaleźć kosz, więc przesuwamy nieco niżej tutaj ten widok i klikamy w ten kosz, ponieważ wszystkie te pliki śmieci, jak widzicie tutaj, cały czas są w koszu i dalej zajmują nam pamięć w telefonie. Więc teraz, żeby to te dane i w zasadzie te wszystkie pliki śmieci usunąć już definitywnie z pamięci telefonu, musimy opróżnić kosz w naszym telefonie. Więc w tym celu klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek i tutaj mamy informację, ikonę opróżnij. Klikamy opróżnij. I tutaj jeszcze jest zapytanie, czy na pewno klikamy usuń i w ten sposób usunęliśmy wszystkie te pliki śmieci z, definitywnie z naszego telefonu. No i w tym momencie powinniście zauważyć znacząco właśnie powiększenie pamięci w Waszym telefonie. Teraz, aby przejść do usunięcia śmieci z naszych aplikacji i zwiększenia znacząco pamięci w telefonie, należy wejść również w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Kolejno wybieramy zakładkę o nazwie aplikacje, i tutaj wyświetlą nam się wszystkie aplikacje, które są zainstalowane w naszym telefonie. Teraz, aby sprawdzić, która aplikacja zajmuje nam najwięcej miejsca, Musimy takie aplikacje posortować według rozmiaru. Żeby to zrobić, klikamy tutaj z prawej strony taką szarą ikonę. Dzięki temu będziemy mogli tutaj ustawić filtry. E, domyślnie taka lista nam się generuje aplikacji e, według nazwy, sortowana według nazwy, natomiast aby ją posortować według rozmiaru, klikamy tutaj na rozmiar i klikamy OK. No jak widzicie, na pierwszym miejscu mam aplikację, która zajmuje ponad 20 GB pamięci. Pamiętajcie, że jeżeli pobieracie jakąś aplikację ze sklepu Play, to bardzo często taka aplikacja zabiera miejsce w telefonie około 100 MB. Natomiast jeżeli zaczynacie z niej korzystać, to ta pamięć na tą aplikację, ta pamięć po prostu zbiera dane, i może dojść do takiej sytuacji jak w moim przypadku, że dana aplikacja po długim czasie użytkowania zajmuje ponad 20 GB. Jak widzicie, Signal ma ponad 3 GB, TikTok niecałe 2 GB. Tutaj Instagram mamy już mniej, pół GB. Więc jeżeli macie takich aplikacji dosyć sporo i korzystacie z nich wiele lat to one mogą wam zabierać po prostu zajmować większość miejsca w telefonie i przez to po prostu nie macie już pamięci i nie możecie wykonywać zdjęć ani nagrywać filmów. Więc teraz żeby zwolnić taką pamięć poprzez tą aplikację, z tej aplikacji, to pokażę wam to na przykładzie Instagrama. Więc klikamy w tą aplikację Instagram. Następnie wybieramy zakładkę tutaj pamięć. I tutaj poniżej mamy dwie takie ikony: wyczyść dane i wyczyść pamięć poniżej. Tylko zanim skorzystacie z tych ikon i klikniecie w te ikony, to jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ wyczyszczenie danych takich aplikacji spowoduje automatyczne wylogowanie z tej aplikacji. Więc musicie się upewnić, czy macie login albo znacie login i hasło do tej aplikacji, żeby się później ponownie zalogować. Więc jeżeli to macie to możecie spokojnie właśnie usunąć pamięć z takiej aplikacji i ponownie się zalogować. Więc klikamy po prostu wyczyść pamięć, a następnie klikamy wyczyść dane. Tutaj jeszcze jest komunikat ostrzegawczy, klikamy usuń. No i w ten sposób właśnie usunęliśmy pamięć właśnie z tej aplikacji, czyli mówiąc inaczej, zwiększyliśmy po prostu pamięć w telefonie o te pół gigabajta, które tam aplikacja nam pokazywała. Więc jeżeli zrobicie to w kilku aplikacjach, to zwiększycie, po prostu zwolnicie w zasadzie pamięć w telefonie nawet o kilkadziesiąt gigabajtów. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!